Teraz wam chciałbym pokazać, w jaki sposób ja akurat wywożę swój przypon na Zigriga. Pokażę wam, jak ja to robię, jak układam tą żyłkę, żeby wszystko było ok. Przypon mam 3-metrowy. Haczyk jest bardzo blisko, czyli kulka jest bardzo blisko haczyka. To jest bardzo istotne. Jak widzicie, używam pozycjonera. I teraz tak, przekładam sobie najpierw przez jedną komorę przypon. Troszeczkę go jest, więc troszkę trzeba to zrobić. O. Jak mam już komorę ciężarek, to go tutaj zostawiam. I co teraz zrobię? Teraz dajmy zanętę. Trzeba ją troszkę przemieszać. Tak jak mówiłem, kukurydza, CSL, żeby robiło taką większą chmurę, i rzepak. Nic więcej. To są pełne frakcje, ponieważ ryba, kiedy bierze na zygryk, ona tak naprawdę wychodzi też z dna, nie tylko z góry. Dlatego tak wygląda moja zanęta na zygryga cały rok. Nie robię zupek, nie mielę tego. To mi się sprawdza naprawdę cały czas. Jest po prostu świetne. Więc najpierw tą pierwszą warstwę, gdzie mam ciężarek, zasypuję sobie kukurydzą oraz rzepakiem. To się wszystko pięknie klei. Kukurydza w ogóle jest jeszcze, powiem wam szczerze, z zeszłego roku. Ona była pakowana w worki próżniowe, dlatego ona niesamowicie skisła. Jest po prostu super skiszona. I teraz mamy ciężarek, mamy żyłkę i co robię? Biorę sobie kawałek żyłki, chwytam obok i palcami skręcam, żeby zrobić takie koło. Takie trochę większe. O. I robię kilka takich kół po to, żeby żyłka mi się nie skręcała. Raz, dwa, trzy. Kilkukrotnie to trzeba. Ona może źle wyglądać, ale na pewno nam się teraz w tym momencie nie splącze. Ok, teraz mamy tą żyłkę. Przysypuję ją kolejną warstwę. Robię taką kanapkę. Zanęta, żyłka, zanęta, żyłka. A po co? Po to, że teraz na ten cały towar ląduje nasza kuleczka. I po co to wszystko? Ponieważ ciężarek mam na spodzie. Jeśli otworzę klapę, ciężarek zacznie ciągnąć ze sobą cały zestaw, który jest u góry. Kulka z haczykiem nie ma mi się szans absolutnie nigdzie splątać i mam 100% pewność, że zestaw jest położony w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób. To się pięknie gnie, to jak ona idzie? Mam pierwsze branie na Zigriga. Jak widzicie, zanęta, którą użyłem, jest jak najbardziej skuteczna. Słoneczko bardzo mocno grzeje, ryba jest dość silna, ale to ma właśnie do siebie Zigrig. Przypon, którego używam, ma 3 metry. Nam się może wydawać, że ta ryba jest mała, że nie jest zbyt waleczna. Boże, odwrotnie. Może nam się wydawać, że ta ryba jest bardzo duża, że ma 12-13 kg, a wyciągamy taką siódemkę. Dlaczego? Właśnie przez ten przypon. Mamy 3-metrowy przypon, 2-metrowy, niektórzy mają metrowy, niektórzy dłuższy. Ja akurat używam 3-metrowych przyponów. Tak jak widzieliście wcześniej, w jaki sposób go robię, jak go układam do tej łódki, czym nęcę, sprawiło właśnie, że mamy piękne, piękne branie karpia. No powiem wam, że naprawdę nie jest mały. Troszeczkę tutaj nam wariuje. Kuleczka 12, haczyk mały. Trzeba się liczyć, jeśli łowimy na Zigriga ze spinkami, ponieważ ta ryba inaczej zupełnie pobiera nam tą przynętę niż przy łowieniu z dna. Ja używam pozycjonera. Za chwileczkę wam pokażę, jakie mam przypony na tego właśnie Zigriga. O, pięknie. Najgorsze, żeby takie największe wyzwanie w łowieniu na Zigriga jest wtedy, kiedy musimy tą rybę podebrać. Jak jesteśmy sami, ja mam akurat krótkie kije, bo ja mam kije do wywózki, to są 3-metrowe wędki. To trzeba sobie tutaj samemu jakoś poradzić, własną taktykę obrać, żeby tutaj tą rybę sprowadzić. No ryba nie jest na pewno malutka. Fajnie walczy, fajnie idzie.
Ja a propos teraz zanęty. Część z Was już coś słyszała, widziała, że na Zigriga używa się tak zwanych zupek. Dlaczego ja tutaj nie używam takiej zupki i dlaczego ja w ogóle takich takich papek nie używam? Prosty powód. Bardzo mocno dzisiaj wieje. Ta zanęta jest jakby, ta woda jest jakby spychana w moją stronę akurat. Jeśli będzie spychana w prawo, w lewo, zadzieją się dwie rzeczy. Jeśli mamy zupkę, to zanęta jest cały czas na powierzchni wody, więc jeśli wieje wiatr, to cała zanęta leci nam tak naprawdę do sąsiada i nęcimy miejsce sąsiadowi, a nie sobie. Więc trzeba to bardzo mocno wziąć pod uwagę, że nęcimy w tym momencie sąsiadowi. Ja używam zanęty, że tak powiem, o dość grubej frakcji. Używam kukurydzy. Tutaj karpie bardzo lubią kukurydzę. Używam rzepaku. Dlaczego używam rzepaku? Z dwóch przyczyn. Jest on drobny, więc dłużej będzie mi rybę na tym miejscu nęcenia przytrzymywał. Druga rzecz, jest tłusty, więc z niego cały czas dna będą się unosić takie olejki, tłuszcz po prostu. Tak, mamy olej rzepakowy, jest po prostu tłusty, więc podczas gotowania te olejki z niego wychodzą, więc ten tłuszcz fajnie się nam w ciepłej wodzie oczywiście unosi i winduje do góry. Trzecia rzecz, jak gotujemy rzepak, nie mówię o rzepiku, rzepak i rzepak to są dwie oddzielne rzeczy. Ja akurat mam rzepak i wolę rzepak, bo jest bardziej tłusty niż rzepik. Ten rzepak będzie dzielił nam się czasami na połóweczki. Lub też niektóre ziarna rzepaku są lekkie, puste w środku. Zwał jak zwał. Dlatego jeśli cała zanęta upada z łódki, idzie na dno, to co ja w tym momencie uzyskuję? Uzyskuję to, że ta zanęta z dołu, kiedy tam te płocie, wszystkie mniejsze ryby zaczynają się do niej, że tak powiem, przymilać, ona idzie w górę. Ona robi piękny słup. Piękny słup zanęty, która idzie w górę, tam gdzie mam właśnie kulkę. Kiedy użyjemy zupki, no to wszystko pójdzie nam w bok do sąsiada i zanęcimy sąsiadowi, a nie sobie. Haczyk. Takiego haczyka używam. Haczyki ogólnie małe. Ja tutaj mam kuleczkę 12, tak jak Wam wcześniej pokazywałem. Kuleczka jest mała. Można użyć większej. To musicie już sobie do własnej wody dostosować, jakich kulek używacie. Haczyk również mały. Ja używam pozycjonerów, ponieważ przy pozycjonerach ta ryba lepiej mi się zapina. Można zawiązać haczyk w inny sposób, tak żeby ten włos wychodził troszeczkę jak przy kaderigu. Czyli robimy kilka oplotów, włos do tyłu, kilka oplotów. Mnie się bardziej po prostu sprawdza pozycjoner. Rybę na ziga holujemy delikatnie. Przypon 0,28 właśnie z żyłki specjalnie do Zigriga. Kuleczka 12. Taka ciekawostka. U mnie po prostu lubią różowy. Ta ryba bardzo dobrze reaguje na róż, na blady róż. O, pięknie jedzie. To jest właśnie Zigrig. Ta ryba ma 3-metrowy przypon. Ona ma tam tyle miejsca, żeby poszaleć. Ciężarek jest oddalony od głowy ryby o 3 metry. Więc tak naprawdę walczymy też nie tylko z rybą, ale też z ciężarkiem, który mamy na zestawie. Więc nie polecam używać jakichś bardzo ciężkich ciężarków typu setka 120. Nie ma to sensu, bo będziemy walczyć w dużej mierze właśnie z ciężarkiem. Kiedy łowić na Zigriga? Cały rok tak naprawdę. Jeśli mamy do dyspozycji echosondę typu Deeper czy też inną, gdzie możemy zobaczyć, czy ta ryba jest do góry, czy nad. Jeśli jest do góry, ta ryba będzie do góry praktycznie cały rok. Ona może być w grudniu do góry. W sensie przy powierzchni, tak? Ponieważ będzie miała tam cieplej. O, już widzimy ciężarek. Rybka już podeszła nam pod górę. O, nie jest duży, jak to mówią, mały, ale wariat. Ale tak właśnie jak Wam mówiłem, no ta ryba nam się wydaje bardzo duża na tego Zigriga. Za chwilę dojdziemy do momentu, kiedy mam ciężarek i kiedy trzeba sobie to samemu poradzić. Mam nadzieję, że nam się to uda. I nie szarpmy. Ryba jest mała,
strasznie silna. O. I w tym momencie trzeba się zastanowić, co ja mam teraz zrobić. Tego nie szarpiemy, dajemy jej uciekać. Haczyk jest bardzo mały. Nigdy nie mamy pewności, jak się zapnie. Chyba, że mam taki swój turbo super ekstra przypon. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że nie wiem, jak ta ryba mi się zapiera. Mam nadzieję, że już się troszkę zmęczyła. Uda nam się ją holować do podbieraka. Mamy ją. Rybka na Zigriga. Za chwileczkę wam ją pokażę. Frajdy dała co niemiara. Siły też ma. Taki jest właśnie uwielbienia Zigriga. Jeśli macie na swojej wodzie lato, to nic, tylko właśnie próbować tej metody. Piękna rybka, na około 6-7 kg, była taka niedawno zarybieniowa, jaką tutaj wpuścili. Piękna walka, skusiła się właśnie na moją zanętę z kukurydzą oraz z rzepakiem, którą przed chwilą wam pokazywałem na wcześniejszym ujęciu. Bardzo silna, zapsikaliśmy ją w kilku miejscach, ponieważ jest troszeczkę poraniona. O, teraz się pięknie stroszy. Mam nadzieję, że nie ostatnia. O, jestem zła. Wpuszczamy ją do wody i czekamy na kolejne. Po każdej rybie zawsze sprawdzam haczyk. Tym bardziej na Zigriga, ponieważ te haczyki są małe. Są bardzo delikatne. Warto zwrócić uwagę, czy nasz haczyk dalej jest ostry. I jak widać, nasz haczyk swoją ostrość stracił. Grot wygiął mu się do środka. I mam teraz dwie opcje. Możemy go albo nareperować ostrzałką, jeśli to jeszcze coś da. Albo po prostu wymienić na nowy, świeży hak. Ja od razu wymieniam na nowy, świeży haczyk, ponieważ ten już troszeczkę ryb złowił i należy mu się emerytura.